Żadna z powyższych. Za nami ogólnokrajowe referendum, w którym wzięło udział 12 milionów Polaków. Wielu z biorących udział w wyborach tego samego dnia uznało jednak, że woli je zbojkotować. W efekcie głosowanie nie ma wiążącego charakteru. Co należy zrobić, by w przyszłości taka sytuacja się nie powtórzyła? Instytut Demokracji Bezpośredniej proponuje liczne reformy prawa o referendum, które sprawią, że nie będzie ono tylko narzędziem w rękach polityków, ale przede wszystkim skutecznym narzędziem w rękach zaangażowanych obywateli. By tak się stało, Politycy muszą stracić monopol na zadawanie pytań, referenda muszą być rozpisywane także na wniosek obywateli, a progi frekwencji trzeba zlikwidować lub obniżyć. Co jednak z tymi, którym nie będą podobały się pytania referendalne, jak w głosowaniu 15 października? Warto rozważyć stworzenie opcji, która da im szansę wykazać dezaprobatę dla upartyjnionych lub niemądrych pytań, a jednocześnie będzie zachęcała do udziału w głosowaniu. Takim rozwiązaniem może być obowiązkowe dodanie do każdego z pytań opcji odpowiedzi żadna z powyższych. Wówczas dawalibyśmy szansę wypowiedzieć się tym, którzy są krytyczni wobec pytań, bez bojkotowania demokratycznej procedury. Decyzja powinna być wiążąca wtedy, gdy któraś z opcji, np. odpowiedź tak lub nie, będzie miała więcej głosów niż opcja przeciwna i opcja żadna z powyższych. Dokładnie tak to działa w Sejmie, gdy wymagana jest większość bezwzględna. Głosów na tak musi być więcej niż łącznie głosów na nie i wstrzymujących się. Chcesz wiedzieć więcej o demokracji bezpośredniej i innowacjach, które proponujemy? Subskrybuj nasz kanał i media społecznościowe, gdzie znajdziesz informacje o spotkaniach o demokracji bezpośredniej w Twojej okolicy.